Cześć, tu z tej strony Wiktoria Jeziątkowska. To kolejny odcinek. Siema, hajs. Kiedy znowu odcinek, ale tu mam hajs. To jest sztuczny. Ze szkoły już się skończyła. A powiem teraz wam taki kawał. Idzie jakaś babka z wnuczem do sklepu. Wnuczek dał jej 200 i 100 zł. Ale sztuczny. Babka daje to w sklepie. Nikt się nie skarbił. Może ta babcia, to była akurat stara babcia, co przyjmowała w sklepie. Nie? Włożyła. Szef przychodzi, a tu sztuczne pieniądze! Kto się dał? A ja zapomniałam. Wywali ją ze sklepu i... No i... No, ale później się dowiedzieli, ale nic się nie stało. Po prostu oddała te produkty, bo jeszcze ich nie spożywała, bo ich nie lubi. No. Albo też taki jeszcze jeden kawał. Wnuczek znalazł 100 zł na podłodze. Babcia mówi, nie bierz tego, synku. Wszystko się zawsze wyszła, mówi synek, nie? Nie bierz tego, synku, bo nie jest twoje. Znalazł 200 zł. Nie bierz, synku, bo to nie jest twoje pieniądze, więc nie bierz. Znalazł 300 zł. Nie bierz tego, synku, bo to jest złe. I się tak wkurzył, że wziął sobie potajemnie, rozmienił to na 20, dzisiaj 20 i na 10. I czasem też na piątaki. Ale teraz pokażę wam ten kawał. Wnuczek znalazł 100 zł. Podniósł je. I mówi: babcia, ale to znalazłam. No jest inny kawał. Znalazłam 100 zł. Nie bierz tego. Wziął sobie, schował. Znalazł 200 zł. Powiedział: babcia, ale znalazłam 100 zł. A babcia i schował pokryją. Powiedział: nie, nie bierz tego. Znalazł 300 zł na ziemi. Wziął sobie i już miał 600 zł. I sobie kupił. I sobie wymienił na takie coś. I na takie coś. No. Pierwszy tu. Zobaczcie, to mój medal. Startowałam w OSP Gozdowie. Floriana. A dzisiaj z tą panią się żegnamy. Poczekaj, powiększa. Z tą. Moja cała klasa. Z tą panią się żegnamy. 5 lat z nią byliśmy. No, moja cała klasa. Już byłam w komunii, jakbyście się pytali. No i do zobaczenia w drugim odcinku. Siema, hajs!